Witam Was bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku moich urojeń Gwardio. Drodzy rojownicy, tarczownicy, dzisiaj poważna sprawa. Biorąc pod uwagę tytuł dzisiejszych rozważań, mógłbym powiedzieć: i co z tego? Who fucking cares? Ale stwierdziłem, że jest to temat, pewne zjawisko, które zwyczajnie zasługuje na dokładniejszą analizę, bardziej rzetelną obserwację. Sami ocencie. I tutaj zgłaszam się nie tylko, powiedzmy, no, odezwą tego nie nazwał, nieważne. Nie tylko do Was, ale też do innych vlogerów, let's playowców. Czy to chodzi właśnie o Roka, Kinę, Seto, Krzyśka Gonciarza, czy Wązia. To naprawdę w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, że oglądają nas tylko same dzieci, gimbusy i tego typu elektorat. Tego typu elektoratem możemy się co najwyżej pochwalić i w żadnym wypadku nie powinien on owocować żadną satysfakcją z naszej strony, że ktoś taki nas ogląda. To jest totalny, bezczelny, podły bullshit podkreślony, nie wiem, zazdrością, zawiścią, standard, tak? Hejterzy, won i tak dalej, ale nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi dokładnie. Nie mówię, że tak nie jest, bo tak jest. Bardziej chciałbym troszeczkę zniszczyć pewien stereotyp dziecka, gimbusa, jako osoby absolutnie nieuprawnionej do odbioru naszych materiałów, komentowania naszych materiałów, odpowiedzi na nasze materiały różną formą. O co mi dokładnie chodzi? Weźmy sobie taki wypośrodkowany wiek, załóżmy 16 lat. Oczywiście sam byłem w tym wieku i przyznam Wam się szczerze, że to był najlepszy okres dla mnie, jeśli chodzi o odbiór gier. W tym momencie takie osoby nie są spaczone z żadnym pseudonaukowym gównotokiem, który mógłby być, powiedzmy, jakiś trudny, ciężki w odbiorze. Ale czerpią z gier to, co najważniejsze. Czerpią z gier to, co najważniejsze, czyli ten czysty fan. Odkładają na bok pewne elementy, które mogłyby stanowić pewną barierę w odbiorze, a wyciągają ten soczysty kor z danego tytułu, nierzadko będąc słusznie brutalnymi w ocenie jakiejś gry. Czy ona bawi, czy nie bawi, ściemnia, nie ściemnia. Różne tego typu elementy. Absolutnie nie powinniśmy takich młodych osób dyskredytować, ignorować, mieć za przeproszeniem w dupie ich opinii. Tak być nie powinno. Inna sprawa, już pomijam fakt elektoratu, bo wiadomo, my dysponujemy możliwością wglądu w statystyki ja czy rok. Mamy bardzo podobną pulę odbiorców, gdzie lwia część, około 70% są to osoby od 13 do 18 roku życia. To też w pewien sposób statystycznie, analitycznie, demograficznie odzwierciedla przeciętnego kowalskiego odbiorcę gier. Czyli nasz widz bądź nasz czytelnik jest właśnie przedstawicielem tej grupy, podstawowej grupy odbiorczej, nabywczej, jeśli chodzi o gry komputerowe i co za tym idzie naszych materiałów, które opiewają, dotyczą właśnie tego świata gier komputerowych. Ja nie rozumiem oburzenia właśnie tego typu osób, że oglądają nas osoby młode. Ja wystrzegam się określeń typu gimbus, bo ono zwyczajnie jest nieprzyjemne, nie na miejscu. Trzeba sobie po prostu szanować widza, nieważne w jakim on jest wieku, nieważne jakiej rasy, wyznania czy płci. Ja przynajmniej mam takie podejście, mam nadzieję, że macie podobnie. Bo nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby zasieć jakieś ziarno niezgody. Nic z tych rzeczy. Tak było, jest, czy będzie? Nie wiem. Dobrze wiecie, że w tej ludologicznej części moich urojeń staram się, powiedzmy, może nie edukować te młode osoby, że można o grach rozmawiać poważnie, inteligentnie i doszukiwać się w nich przysłowiowego, interesującego, naukowego, drugiego dna. Proponować też pewną szerszą analizę, szersze spektrum odbioru gier komputerowych, by nie skończyło się tylko na ochach i achach, które jak najbardziej, podkreślam jeszcze raz, powtarzam, doskonale rozumiem.
ja nie zabiegam o to, żeby moja klientela była, że tak powiem, starsza. Absolutnie nie. Ja mimo, że całe życie wychowywałem się wśród starszych, jeżdżąc na różne plenery, przed dostaniem się do plastyka, żeby painting i rysowanie skill sobie trochę przybufować, byłem z osobami starszymi i świetnie się z nimi dogadywałem. Do dzisiaj większość moich znajomych jest ode mnie dużo starsza. Patrzcie rok. Nie zmienia to jednak faktu, że byłem na wielu spotkaniach, obracałem się w różnych grupach społecznych, gdzie reprezentantami były osoby dużo młodsze. Osoby dużo młodsze i również z nimi znajdowałem wspólny język, świetny powiedzmy kanał komunikacyjny. Tutaj chociażby patrzcie Seto czy inni. Jeśli osoby nadają na tych samych falach, trafił swój na swego, czujemy tą samą banię, czy to jest powiedzmy różnego rodzaju odwołania do Forhana, Quake'a, demotywatorów, różnych takich śmiesznych sytuacji, memów internetowych, tego typu elementów. I ja nie oszukuję, nigdy zawsze byłem z wami szczery, że ja lubię coś takiego, ja się nie boję z tego śmiać, będąc narażonym na śmieszność, że jestem za stary, żeby się coś takiego bawić. Nie, ja mam być przede wszystkim sobą i naprawdę leję na taką sztywność czy konieczność zachowania jakiejś powagi. These are games, man, chill. To są gry. Tym trzeba się bawić, cieszyć. Jeśli gry komputerowe powodują takie, a nie inne pozytywne jak najbardziej reakcje, to można się tylko cieszyć i to jest kolejny element, który działa im plus na korzyść gier. I to co powtarzam, 3/4 odbiorcy całej branży, motor, serce, nie ukrywajmy też po części target, to jest to co napędza tą naszą wspaniałą branżę i nie widzę konieczności niezrozumienia się z głównymi powiedzmy trybikami tego biznesu na płaszczyźnie komunikacji, czy to w komentarzach pod filmem, czy to w komentarzach pod tekstem. Reasumując, mi się z wami, mówię do was jako właśnie do tematu dzisiejszych rozważań, co tak jak wcześniej wspomniałem, pokazują dobitnie statystyki, to nie jest tak, że mi to nie odpowiada. Ja się tym cieszę. Dlaczego? Bo wielu z was, i to nie jest tak, że wiecie, że czytam komentarze, to nie jest tak, że ja ignoruję albo nie zwracam uwagi na to, kto ten komentarz napisał. Tak nie jest. I ja doskonale widzę, że osoby, które mogą wysmarować komentarz, który świadczy o nich jako o dziecku, co nie zawsze jest złym komentarzem, to też trzeba odgraniczyć, potrafi też bardzo inteligentnie, konstruktywnie, fajnie wziąć udział w dyskusji pod moimi urojeniami, które dotyczyły właśnie ludologii, jakiegoś trudnego zagadnienia. Najważniejsze to jest to zainteresowanie, chęć poszerzania horyzontów i cieszę się, że tym ludologicznym odłamem moich urojeń udało mi się w ten sposób wiele osób zaintrygować. I żeby wymłodzić z tego jakąś taką błyskotliwą puentę, szanujmy, jeszcze raz mówię, młody elektorat, bo on tym tak naprawdę kręci tym wszystkim i nie gryźmy ręki, która żywi nas tym elektronicznym chlebem. Zwyczajnie apeluję o szacunek, zrozumienie i niezapomnienie o tym, że po prostu to jest sympatyczna zabawa. Nic ciężkiego, nic poważnego. O tym można rozmawiać interesująco i naprawdę w tym momencie elektorat, jego struktura, charakterystyka nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyśmy się wszyscy wspólnie dobrze bawili. Dziękuję wam za uwagę i zostawiam was jeszcze standardowo z rekomendacjami pokroju filmu Fala Die Welle. Jeśli lubicie filmy, nazwijmy to szkolne, klasowe, nie mówię tutaj akurat o głupawych komediach amerykańskich, które też bardzo lubię, ale o takiej cięższej, bardzo socjologicznej, dramatycznej rozkminie pokroju pewnego eksperymentu, pomysłu wprowadzenia ustroju totalitarnego w strukturę klasy. Czy coś takiego w dzisiejszych czasach, jak po Hitlerze, może się powtórzyć? Dowiecie się z właśnie filmu Fala, Die Welle, niemieckiej, ciężkiej, tragiczne. Ja lubię takie kino, powtórzę to jeszcze raz, rozkminie. Polecam wam serdecznie, żeby zostać w niemieckich klimatach,
polecam wam utwór, będzie to Rammstein Engel. Utwór Engel, Angel, nie wiem dokładnie jak się właśnie wymawia, dlaczego akurat ten utwór, mimo że jest tak wiele innych doskonałych utworów Rammsteina. Ujął mnie refren, ujęła mnie ta po prostu dziewczyna śpiewająca w pewnych momentach w tle. Idealnie kontrastuje to z mocną, hardkorową, mechaniczną, wręcz karabinomaszynową nutą właśnie Rammsteina. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, moja serdeczna gwardio. I co? I co? I tarcza!